Hvaljnici Marija, srdečno vas pozdravljamo, braćo i sestre, kao i vas diljem svijeta, s nama ste u molitvenom zajedništvu za svoje radioprijemnike i internet. Samo dva dana dijele nas od devetnice u čast kraljice mira. Bez straha joj iznesimo svoje potrebe, onako kao što o njoj piše sveto pismo, da je sve pohranjivala u svom srcu, tako i sada pohranjuje sve naše potrebe u svoje majčinsko srce. Zato ćemo večeras moliti s našom nebeskom majkom Marijom i svetim Antom za sve one koji nam se obratiše, kao i za one koji su ovih dana u Međugorju, da im Gospodin bude dobrostiv u njihovim potrebama. Molit ćemo za stare, osamljene, za one koji ih njeguju, da nađu utjehu i radost u Gospodinu. Molit ćemo za sve bolesne, da svoju bolest i patnju pridruže Kristovoj patnji i tako po Kristovom križu osmisle svoju bolest. Molit ćemo za sve one koji nam se obratiše, da po Zagrebu Marijinu nađu radost u Gospodinu. S nama su kao i uvijek naši dragi članovi i podupratelji i najvjerniji molitelji radio postaje Mir Međugorje. Molit ćemo radosna i žalosna otajstva. Wir bitten heute Abend für die Reich und Schmerzhafte Geheimnisse. Nun prions für soar Mister Joie et Douleur. Sta sera pregiamo Mister Gioiosi e Dolorosi. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Credo il glaube je croa. Vjerujem u Boga Otca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetomu, rođen od Marije, djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca Svemogućega. Od ono će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svetica ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke i lijepova. Prvo radosno tajstvo anđeo navijesti Mariji da će začeti roditi Sina po Duhu Svetom. L'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. Der Erzengel Gabriel brachte die Botschaft Maria und sie hat vom Heiligen Geist empfangen. L'ange du Seigneur annonça Marie. Anđeo Gabriel je donio Mariji veselu vijest da će postati majkom spasiteljevom. Daj Bože da tako i mi sa zahvalnošću primamo svoga spasitelja kao što ga je Marija prihvatila.
Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo, Kraljice mira, zdravo, Majko ljubavi, zdravo, Kraljice mira, zdravo, Majko ljubavi, zdravo. Drugo radosno tajstvo, pohod Marije rodice Elizabeti. La vizeta di Maria sua cugina Elizabeta, der Besuch Marias bei ihrer Cousine Elizabeth, la vizeta di Marie a Cousine Elizabeth. Danas ljudi putuju više nego ikada, često iz bez pravoga cilja. Mario, kad si išla u pohod rodice Elizabeti, bila je svrha toga pohoda obradovati staricu, biti joj na usluzi, iskazati joj ljubav. Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Mariju, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mariju, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Treće radosno tajstvo, rođenje Isusa u Betlehemu. La našita di Jezua Betleme, di geburt Jezu in Betlehem, la nesans di Jezi u Betlehem. Mario, polažući svoga sina Isusa u siromašne jaslice, pokazala si majkama da nije uvijek siromaštvo, nego sebičnost prepreka kad je riječ o davanju novoga života. Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom,
blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vas, da i vijeke vijekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Četvrto radosno tajstvo, prikazanje Isusa u hramu. La presentazione di Gesù al Tempio. Jesus in Tempio l'auque offert. La presentazione di Gesù al Tempio. Mario u poniznosti, ali u dostojanstvu prikazali svoga sina Isusa u hramu. I ponijela si je svoj dar. Istina se romašan, ali je bio od srca. Kad bi u takvoj poniznosti današnje majke prikazivale svoju djecu Gospodinu. Oče naš koji jest na nebesima, svetica ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budu volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Gracia plena Dominus tecum, benedicta tu. Peto radosno tajstvo našašće Isusa u hramu. El ritrovamento di Gesù fra i dottori nel tempio. Jesus sam dritten tage fundan in tempel. Jesu retrove o tempel. Mario, bili su teški trenuci za tebe i tvoga zaručnika Josipa, kad ste primijetili da Isusa nije bilo u povorci na povratku u kući. Nisi mu prijetila, nego si ga strpljivo tražila. I kad ste ga našli u blagom ukoru, nije izrečena ni jedna gruba riječ. Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naš, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Molimo žalostna otajstva krunice, šmerskartege, hajmnise, misteri dulere, misteri dolorozi. Prvo žalostno otajstvo, Isus se molio i znojio krvanju za Gesemanskom vrtu. Jezu pregaj suda sam glošto delju olivi. Jezu skatvirom zblutke švicin Gecemani, lagoni di žezi. Isuse, sve što se s Tobom događalo u Maslenskom vrtu, mogli su vidjeti Tvoji učenici, ipak oni su vidjeli samo krvavi znoj, ali nisu proživljavali onu duboku muku koja je bila uzrok tom krvavom znoju. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, bude volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Drugo žalostno tajstvo, Isus privezan zastup i bičevan. La flagellazione di Gesù, Jesus wurde gegeißelt, la flagellazione di Gesù. Privezati nekoga zastup znači oduzeti mu slobodu. To vrijedi samo za one za koje je zemaljski život jedini život. Isusu nisu oduzeli slobodu, nego su sami sebe učinili robovima. Zato Isus nije dokazao rano uskrsno jutro: Oče naš koji jest na nebesima, svetice ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, bude volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Sredite se preći.
Trzecie żałosne otajstwo. Isus okrunjen trnjem. Gesù viene coronato di spine, deriso e condannato alla crocifissione. Jesus mi dönü gekrönt, la kuroma de pin. Isus je bio izrugivan i mučen. Ipak ta bolna trnova kruna upućivala je na onu slavnu krunu iz koje će žariti praštanje i ljubav. Zanepjevamo te Kriste, kralj si vjekova. Oče naš koji jest na nebesima, svetit se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. S Isusom trpi njegova majka Marija. Bila je na Kalvariji, tu je postala našom majkom. S nama je i ovdje na poseban način i nikada nas ne ostavlja sami u našim kušnjama. Hrabri nas da je moguće uvijek pobijediti. Silenciju.
Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Četvrto žalosno tajstvo, Isus nosi teški križ. Gesù condannato a morte sale al Calvario portando la croce. Gesù strida svele croix, al portma della croa. Isus se nise obazirao na ono što će ljudi reći o tome križu. Hoće li on biti savlazan ili sramota? Ti si ga nosio, Isuse, jer si u njemu vidio naše spasenje. Oče naš koji jesi na nebesima, svetica ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazde vijeke vijekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat.
Peto žalosno tajstvo, Isus umire na križu. Gesù more in croce, c'è lascia Maria per madre. Jesus gekreuzigt stirbt, l'amor di Gesù sur la croix. Isuse, tvoja smrt na križu bila je gesta ljubavi. Osnaži i nas, Isuse, svojom milošću, da i mi nosimo strpljivo svoje križeve i ne budemo osvetnici, nego širitelji mira. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Moli, moli
premudra, Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća. Moli, modlitwa do Ducha Świętego. O Stworzycielu Duchu, przyjdź. Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwani Najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, strój żywy, miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, pomoc prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej, wątłą słabość naszych ciał, pokrzep z całością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dali, Twym pokojem obdarz wraz z niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie, Ojca, znać, daj, byś Syn poznany był i Ciebie natchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi Synowi, który zmartwychwstał i temu, co pociesza nas, niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen. Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie. Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tym Duchu poznać, co jest prawe i zawsze się radować Jego pociechą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Spes nostra salve, ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum mentris tui, nobis pos hoc exilium, ostende, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, witajcie w Medjugorju, w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. Szanowni pielgrzymi, uprzejmie prosimy Was, abyście swoje datki za tłumaczenie programu modlitewnego zostawiali w biurze informacji. Parafia z góry dziękuje i niech Wam towarzyszy orędownictwo Królowej Pokoju.
wdzięcznym. Niebieski dwór odjekuje, u dworu króla królewa. Brat nam se Antun raduje. Święty Ante, czuwaj nas, zagowaraj i brani nas. Święty Ante, czuwaj nas, zagowaraj i brani nas. U imię Ojca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, szanowni parafianie parafii Meczugorje, na początku tej mszy świętej wszystkich was pozdrawiam z radosnym sercem. W szczególny sposób pozdrawiam was wszystkich, którzy towarzyszycie nam poprzez Radio Mir Meczugorje, poprzez fale radiowe. Wspólnie razem z nami tworzycie wspólnotę modlitewną i liturgiczną. Dziś Kościół obchodzi święto świętego Antoniego z Padwy, świętego z całego świata. Jedno wydarzenie z życia świętego Antoniego mówi, że przyszedł pewien młodzieniec i powiedział świętemu Antoniemu, że nogą uderzył swoją matkę. Święty Antoni powiedział, że ta noga, która uderzyła własnego rodzica, to już nie musi być częścią ciała. Smutny młodzieniec odszedł i usunął swoją nogę. Gdy święty Antoni zobaczył, co uczynił, było mu bardzo przykro. I wtedy swoimi boskimi mocami, przez swoje orędownictwo i modlitwę sprawił, że ta noga została przywrócona i uzdrowiona. Drodzy bracia i siostry, i my jesteśmy tu dziś przed Bogiem z usuniętymi członkami, z zranionymi sercami, zerwanymi marzeniami, nadziejami, zerwanymi relacjami rodzinnymi, z wszystkimi naszymi zerwanymi nićmi, które łączą nas jako osoby, jako wspólnoty, jako rodzinę i w ostateczności jako Kościół. Prośmy świętego Antoniego, aby z błogosławioną dziewicą, królową pokoju, odnowił, wyleczył wszystkie nasze zerwane nici. W ciszy żałujmy za wszystkie nasze grzechy, umieszczając przed Panem wszystkie nasze intencje, darując Panu i otwierając swoje serce. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Thank you.
Sława Bogu na wisi. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich. Spraw, byśmy za jego stawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszelkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką. Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym. Ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności. Oto Słowo Boże. Gospodine, na wieść.
Pan postawił moje stopy na skalę i umocnił moje kroki. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Głosiłę Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca, głosiłem Twoją wierność i pomoc. Twoje wierności wielkiej skupstyni. Navještat ću vjernost Tvoju, Gospodine. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. Pragnący Twojej pomocy niech zawsze wołają. Pan jest wielki. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonania posługi celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Oto Słowo Boże. Język sprawiedliwego jest srebrem wybornym, a usta jego pouczają wielu. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, a jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie.
Draga bracio i sestre, drodzy bracia i siostry, szanowni słuchacze, dziś w święto świętego Antoniego z Padwy zgromadziliśmy się, aby przez słuchanie Słowa Bożego i celebrowanie Eucharystii w skupieniu i modlitwie przyjęli bodźce Ducha Świętego, abyśmy, tak jak święty tego świata, mogli wypełnić Boży zamiar w naszym życiu. Kim jest święty Antoni z Padwy? Drodzy wierni, mogę wyobrazić sobie wasze odpowiedzi. On jest wielkim świętym, wielkim głosicielem Ewangelii, pisarzem, doktorem Kościoła i tak dalej. Ale czy wszystko zostało powiedziane, to ważne o nim. Święty Antoni przede wszystkim był prosty i pokorny, był bardzo inteligentny, wyczuły na pytania swoich czasów, zdolny słuchać Słowa Bożego i w nim odnajdować światło dla swojego życia i dla życia powierzonego mu ludu. Święty Antoni był człowiekiem o wyjątkowym charyzmacie. Wszystkie swoje zdolności dał służbie Bogu i oddał się planu Bożemu co do swojego życia. Dlatego był gotowy do zmiany. Nie był powiązany z przeszłością. Nie wiązał się ze swoimi małymi bezpieczeństwami. Ten przyjaciel Boży pokochał mądrość, która go uwolniła dla Boga, bo gdzie jest mądrość Boża, Duch Boży, to tam jest wolność. Święty Antoni urodził się w Lizbonie w 1195 roku. Był pierworodny jednej bogatej rodziny portugalskiej. Rodzice kształcili go, przygotowując dla niego karierę, ale chłopak, który podczas chrztu dostał imię Ferdynand, bardzo szybko przestał realizować ich plany. Pan jego coraz bardziej przyciągał i on przez lata coraz bardziej przybliżał się do Pana. Będąc młody, Ferdynand, uwolniąc się od swoich rodziców, od otoczenia, od przyjaciół, z którymi dorastał, zdecydował się naśladować Chrystusa. Najpierw wstąpił do Augustynów, gdzie zakon Augustynów przenikał bogactwo Pisma Świętego, dzieła nauczycielów Kościoła, doktorów Kościoła i świętych. Klasztor, w którym mieszkał, był najlepszym miejscem, gdzie studiowano w Portugalii. Ferdynanda nie ograniczyły sieci czy kształcenie się, jednak on wybrał zakon, który wtedy w 1220 jeszcze nie miał wyznaczonej reguły. To była grupa ubogich ludzi, franciszkanów, którzy nie mogli mu niczego innego zapewnić oprócz możliwości stania się męczennikiem. Więc to był wybór osoby dorosłej, dojrzałej osoby, która miała odwagę podjąć ryzykowną decyzję. A to bezpieczeństwo oparte było na Bogu i Słowie Bożym. Z światłem, które pochodzi od Słowa Bożego, świętego Antoniego, popatrzmy na świat, w którym żyjemy. Zobaczmy, jak nam samym potrzebna jest mądrość Boża, abyśmy zostali uwolnieni. Potrzebujemy, my, którzy wstąpiliśmy do zakonu, aby to uwolniło nas od pokus bezpieczeństwa, czy to chodzi o duchowe, czy inne. Potrzebne jest uwolnienie tak wielu wspólnotom zakonnym, aby pozbyli się lęku co do przyszłości, aby odkryli swoje niezastąpione powołanie we współczesnym świecie. To jest potrzebne tak wielu młodym, którzy z powodu niewłaściwych horyzontów wobec bliźnich, z powodu różnych relacji z rodziną, z przyjaciółmi, nie mają odwagi odpowiedzieć na
bodźce Ducha Świętego, który wzywa, aby nie byli zadowoleni tylko zwykłym, powierzchownym życiem, lecz aby szli za tym, który przez piękno i miłość zachwycił świętego Antoniego. To chorwackiej młodzieży w 2003 roku powiedział święty papież Jan Paweł II, powiedziawszy, że wartość człowieka składa się z tego, że on jest, a nie z tego, co robi czy co posiada. Te cele małe nigdy nie mogą zaspokoić pragnienia szczęścia i pełności. Drodzy młodzi wierni, wzywam was tymi słowami. Wybierzcie Pana Jezusa, którego będziecie słuchali i naśladowali jako nauczyciela życia, jako współtowarzysza w waszej drodze życiowej. I dzisiejsze rodziny pragną wolności, pragną uwolnienia od mentalności, według której nie można ryzykować. Nie wolno ryzykować przez wejście za związek małżeński, nie można ryzykować przez przyjęcie jeszcze jednego dziecka w małżeństwie. Życie niemożliwe do zapewnienia. Niestety rodziny stają się miejscem zamartwiania się, troszczenia o przyszłość, a życie staje się tylko przeżywaniem. Być wolnym oznacza zawsze wybierać dobro, zawsze decydować się na dobro. To jest wymagające, ale nie zmęczmy się w kontynuowaniu życia. Każdego dnia powinniśmy dorastać, rosnąć, aby stać się mocnymi ludźmi, którzy podejmują swoje decyzje świadomie, odpowiedzialnie i niezachwianie. I droga świętego Antoniego w Maroku. Zmieniło się wielkie rozczarowanie. Zamiast w Afryce głosić Chrystusa, musiał dni spędzać na łóżku i cierpiał gorączkę spowodowaną malarią. Tak szybko rozproszył się jego sen o męczeństwie. Antoni musiał pożegnać się z terenem Afryki i wrócić do ojczyzny, ale i Bóg tu zmienił kierunek jego drogi, dlatego że statek przez nieprzychylny wiatr znalazł się na wybrzeżu Sycylii i w ten sposób Antoni znalazł się w Asyżu, gdzie w 1221 roku spotkał się ze świętym Franciszkiem, założycielem Nowego Zakonu. Bracia i siostry, szanowni słuchacze, Bóg ma swój czas, swoje plany. On często uwalnia nas od naszych planów, choć jak bardzo dobre były. On pokazuje nam naszą drogę, tak jak uczynił ze świętym Antonim, który zamiast Afryki, Antonim z Afryki staje się Antonim z Padwy, dlatego że Bogu się tak spodobało. Chciał, żeby Antoni pierwszy się uwolnił, nawrócił swoje serce, aby innych mógł doprowadzać do Boga. Taki cud, który nastąpił, wiele cudów, które nastąpiło dzięki świętemu Antoniemu, przedstawiał modlitwy, prośby Ojcu Niebieskiemu. Wierzył, że zostanie wysłuchany i Bóg wysłuchał jego wezwania i modlitwy. Święty Antoni mówi o modlitwie jako rozmowie z Bogiem. To przynosi człowiekowi niewypowiedzianą radość, która często przyjmuje duszę zanurzoną w modlitwie. Święty Antoni przypomina nam, że do modlitwy potrzebna jest atmosfera ciszy, mająca cel stworzenia przestrzeni skupienia i słuchania Boga. Drodzy bracia i siostry, modlitwa tak bardzo jest ważna, ważna dla wszystkich chrześcijan, nieunikniona, jak oddychanie. Bez niej nikt nie może żyć jako wierny chrześcijanin, ani biskupi, ani kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, wierni świeccy. To jest nieuniknione i potrzebne. Modlitwa jest wyjątkowo ważna w rodzinie, w tym
kościele, w domu, ważna dla wszystkich członków. Modlitwa w rodzinie to intymna rozmowa z Bogiem, który wzmacnia wzajemną miłość, wierność i wspólnotę wśród współmałżonków i połączenie z dziećmi. Wnosi Boga we wspólnotę rodzinną. Drodzy mężowie, drogie żony, drodzy rodzice, drodzy ojcowie i matki, nie bójcie się swojej różnorodności, bo ona jest tak bardzo potrzebna do rozwoju waszych dzieci. Wy, drodzy ojcowie, kontynuujcie przekazywanie swoim dzieciom moralnego ja, a wy, drogie matki, nie rezygnujcie z przekazywania tego ja swoim dzieciom. Dla całego społeczeństwa niebezpieczne jest to, gdy zrezygnuje się ze swojego zadania i oddanie tego zadania innym. Myśląc, że wielu może was zastąpić w waszym działaniu, w ubieraniu, w kształceniu dzieci, ale nikt nie może zastąpić waszej osobowości, różnorodności, która jest potrzebna do moralnego, intelektualnego rozwoju waszych dzieci. Święty Antoni Padewski miał gorące pragnienie głoszenia Ewangelii wśród niewierzących i być męczennikiem, ale Bóg inaczej skierował jego powołanie, aby głosił wśród chrześcijan, którzy oddalili się od właściwego życia chrześcijańskiego i nauki. W modlitwie Bóg pozwolił mu dowiedzieć, że ofiarowanie życia na ołtarzu to życie według woli Bożej. Życie świętego Antoniego nas zachęca, że ważne jest, aby serce mieć w Bogu, patrzeć na innych z miłością i szacunkiem. Serce, które znajduje się w Bogu, czy lepiej powiedziane, którym zamieszkał Chrystus, serce, które patrzy na innych oczami Bożymi. Święty Antoni bardzo szybko umarł w 36 roku swojego życia, głosząc wielką Bożą miłość do człowieka. Jego głoszenie Słowa Bożego było głoszeniem Bożego miłosierdzia, było pełne miłosierdzia wobec grzeszników, którzy nawrócili się z niewłaściwych dróg. Święty Antoni często przedstawiany jest dziecięciem Jezus. Niech On znajdzie miejsca w naszych rodzinach. Pokój i pojednanie tak bardzo jest potrzebne w murach domu, gdzie często jest podział i powietrze jest nie do zniesienia. I nie wolno nam się dziwić, że wiele rodzin w trudnych momentach zwracało się z prośbą o stawiennictwo świętego Antoniego, aby zostały pokonane różne kryzysy w rodzinie. Nigdy nie dowiemy się, w ilu domach stawiennictwo świętego Antoniego powróciło cierpliwość, zaufanie. Ilu rodzinom powrócił pokój. Najdrożsi bracia i siostry, tak jak święty Antoni z Padwy, niech nasze wsparcie będzie w Jezusie Chrystusie. Jemu oddajmy nasze upadki, nasze nadzieje, wszystko. Modlę się tu za rodzinę, za mężów i żony, którzy według Bożej woli zostali wezwani do darowania życia, aby Pan obdarzył ich otwartością na życie, mimo niepewności, w której żyją. Módlmy się za młodzieńców i dziewczęta, aby święty Antoni uprosił dla nich atrakcyjno przyciąganie z miłością, aby nauczyciele, wychowawcy mieli jasne przykłady w swoim życiu. Módlmy się za starsze osoby, za chorych i cierpiących, aby Pan udzielił im siły, aby przez codzienne cierpienie wielbili Jezusa Chrystusa. Najdrożsi wierni, drodzy pielgrzymi,
Wzywam mocne wstawiennictwo świętego Antoniego z Padwy dla was wszystkich, jak i wszystkich chorwackich błogosławionych i świętych, i wszystkich was umieszczam w pod ochroną Matki Bożej, niepokalanej Dziewicy Maryi Królowej Pokoju. Amen. W dniu wspomnienia świętego Antoniego Kościół dziękuję Bogu, który w tym franciszkańskim zakonniku świętym całego świata podarował orędownika w życiu. Przez wiarę i ufność, że dziś przez wstawiennictwo świętego Antonia nas wysłucha, wypowiedzmy nasze prośby wspólnie mówiąc: Wejrzyj na nas, Panie, wysłuchaj nas. Twojemu Kościołowi, który rozprzestrzenił się na cały świat, podarowałeś Ducha Świętego. Prowadź Jego mądrością, aby zawsze wsłuchiwał się w Twoje słowo i w życiu realizował. Ciebie prosimy. Pasterzom Kościoła pod przewodnictwem naszego papieża Franciszka i biskupom dałeś służbę uczenia. Dopomóż im, aby przez proroczą odwagę stawiali się za Twoją prawdą. Ciebie prosimy. Wielu mężczyzn i kobiety, którzy przyjęli powołanie do życia zakonnego, są wezwani do ewangelicznej doskonałości. Zachęcaj ich, żeby tak jak święty Antoni trwale oddali się Tobie. Ciebie prosimy. Wszystkich zagubionych, którzy zabłądzili, odeszli od Ciebie, wzywasz z powrotem. Podaruj im serca przez wstawiennictwo świętego Antoniego, serca otwarte na przebaczenie, przebaczenie sobie i innym. Ciebie prosimy. Nas w tej wspólnocie zgromadziłeś wokół stołu Twoich słów i ciała Chrystusa. Udziel nam łaski, abyśmy bez przerwy się nawracali i mogli wzrastać w drodze wiary. Ciebie prosimy. Naszych braci i siostry, z którymi łączyła nas taka sama wiara, wezwałeś do życia wiecznego. Odpuść im grzechy według Twojego miłosierdzia i przyjmij ich do swoich ramion. Ciebie prosimy. Ojcze Niebieski, wysłuchaj prośby, które kieruje do Ciebie Kościół w dniu świętego Antoniego. Przez jego stawiennictwo, z jego rąk przyjęliśmy wiele łask i teraz prosimy, abyś kierował nas na drodze zbawienia i trwale pomagał, abyśmy zawsze żyli godnie wobec Twojej niezmierzonej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Своих не оставь.
Modlite, bracio i sestry. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Na chwalu i sławu swojego imienia i na korist nama i czytawoj swojej świętej cerkwi. Gospodine, Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przenika nas w czasie sprawowania Eucharystii światłem wiary, którym nieustannie oświecał świętego Antoniego, głoszącego Twoją chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie przez Chrystusa, Pana naszego. Ty, źródło wszelkiego życia i świętości, ubogaciłeś sługę Twego Antoniego wiedzą świętych, a napełniwszy go Duchem Twoim, wiodłeś go drogami prawdy i sprawiedliwości, by świadczył przed ludźmi o zbawczej mocy Twego słowa i o słodyczy Twej ojcowskiej miłości, z tą samą żarliwością ducha, z jaką on głosił Cię na ziemi, a teraz Cię uwielbia w niebie, także my zjednoczeni z aniołami świętymi tymi radośnie głosimy Twoją chwałę. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna. Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona, quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpunt et sanguint fiant Domini nostri, Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie tradetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam senatum est, accipiens et calicem iterum gratias agens dedi discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multus effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Piotrem, biskupem Aldo oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się modlić tak, jak nauczył nas nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Do Komunii Świętej prosimy Was, żebyście wyszli ze swoich ławek i ustawili się naprzeciwko siebie na szerokich ścieżkach. Wy, którzy jesteście po bokach Kościoła, podejdźcie bliżej Kościoła.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O, kada ću doći i lice Božje gledati? Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne Bože za tobom. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O, kada ću doći i lice Božje gledati? Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O, kada ću doći i lice Božje gledati? Duša moja gine kada se spomenem, kako koračak u mnoštvu, predvodeć ga k domu Božjemu. Uz radosno klicanje i hvalopojke u povorci svečanoj. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O, kada ću doći i lice Božje gledati? Pošalji svjetlo svoju i vjernost, nek me vode, nek me dovedu na tvoju svetu goru, šatore tvoje. I pristupit ću Božjemu žrtveniku, Bogu radosti svojoj. Citrom ću slaviti tebe, Bože, o Bože moj. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O, kada ću doći i lice Božje gledati? Što si mi dušo klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, spasenje svoje Boga svog. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O, kada ću doći i lice Božje gledati?
klanjam ti se, Isuse, usred bijele hostije, izvor sreće ponajveće, ti si Isuse, izvor sreće. Anđelima slavim te, usred bijele hostije, u toj doli punoj boli, ti si moje sve, u toj doli punoj boli. Usred bijele hostije, vruće želim srcem cijelim, uvijek ljubit te, vruće želim srcem cijelim, uvijek ljubit. Pomolimo se. Modlimo się. Panie nasz Boże, niech przyjęty przez nas Najświętszy Sakrament podtrzymuje w nas wiarę, którą głosili apostołowie i której troskliwie strzegł święty Antoni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Po błogosławieństwie będziemy kontynuowali program modlitewny. Odmówimy wierzę 7 razy Ojcze Nasz. Będzie poświęcenie waszych dewocjonaliów, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała i odmówimy tajemnice chwalebne różańca. Pan z wami. Przez wstawiennictwo błogosławionej Dziewicy Maryi Królowej Pokoju i świętego Antoniego niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Błogosławmy Panu. Сузне доли, пусть
sveti, on te moli za nas, sada i na smrtni čas. Sveti, on te moli za nas, sada i na smrtni čas. Blagoslov nabożny predmet. Poświęcenie dewocjonaliów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Wysłuchajmy słowa Pawła Apostoła z listu do Filipian. Bracia i siostry, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Pańskie. Wszechmogący wieczny Boże, Ty podporządkowałeś cały stworzony świat ludziom, aby wzajemnie okazywali sobie uczynki miłości. Łaskawie wysłuchaj nasze modlitwy, przez które prosimy o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich tych osób, które będą posługiwały się tymi przedmiotami. Niech zawsze uznają Cię za największe dobro. Niech umieszczą Cię na pierwszym miejscu w swoim sercu, w rodzinie. A braci i siostry niech wzbogacają szczerą miłością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Was i dewocjonalia, które macie ze sobą, wasze rodziny, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Otworzymy się, Gospodinu. Otwórzmy się dla Pana. Otwórzmy nasze ręce. Niech i one nam pomogą, by nasze serca otworzyły się dla Pana. Aby otwierały się na miłość Bożą. Módlmy się do Ducha Świętego. Duchu Święty, Ty działałeś w Maryi i poprzez Maryję. Ty otworzyłeś serca apostołów. Prosimy Cię, otwórz i nasze serca. Duchu Święty, prosimy Cię, obudź w nas wszystkich wiarę i zaufanie do Pana. W nas wszystkich wzmocnij zaufanie do Pana, abyśmy mocno Panu wierzyli. Jezus mówi nam, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Duchu Święty, w nas wszystkich wzmocnij tą wiarę, abyśmy wierzyli całym sercem w to, że Bóg nas miłuje, że Bóg jest Ojcem miłosiernym, który podarował nam wolność i pragnie, abyśmy w wolności na Niego się zdecydowali. Duchu Święty, wzmocnij naszą wiarę, abyśmy jak ten młodszy syn z przypowieści zdecydowali się na powrót do Ojca i abyśmy wierzyli w to, że Ojciec nas przyjmie. Abyśmy wierzyli w to, że Ojciec nas miłuje, wierzyli, że miłość Ojca jest większa od naszych grzechów. Duchu Święty, obudź w nas zaufanie do Pana, abyśmy nie zamartwiali się o przyszłość, lecz abyśmy wierzyli sercem, abyśmy ufali w to, że Pan wszystkim kieruje. Abyśmy wierzyli w to, że jesteśmy w rękach Bożych, przez Boga i dla Boga stworzeni. Duchu Święty, uwolnij nasze serca od lęku, od braku wiary, braku zaufania, aby w nas wiara była mocniejsza od lęku. Duchu Święty, daj nam wiarę, mocną wiarę w Pana. Duchu Święty, daj nam miłość do Boga, obudź w nas i wlej w nasze serca miłość do Boga, aby miłość do Boga zachęcała nas do tego, byśmy mieli czas na modlitwę, aby miłość do Boga zachęcała nas do spotkania z Jezusem w Eucharystii podczas adoracji w modlitwie przed krzyżem, aby miłość do Boga natchnęła nas do tego, abyśmy wzięli Pismo Święte i czytali Słowo Boże.
Duchu Święty, obudź w nas miłość do ludzi. Wlej w nasze serca miłość, abyśmy miłowali ludzi, członków naszej rodziny i innych ludzi. Wlej w nasze serca miłość, abyśmy widzieli to, co dobre, to, co pozytywne w innych, to, co piękne. Abyśmy pragnęli dobra dla innych. Duchu Święty, podaruj nam miłość, abyśmy mogli innym przebaczyć, aby miłość w nas pokonała wszelkie zło. Duchu Święty, udziel nam miłości. Grazie Gesù, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu. Duchu Święty, prosimy Cię o wolność wnętrza. My ludzie często jesteśmy zniewoleni. Zniewoleni przez rzeczy materialne. Nie potrzebujemy do życia rzeczy materialnych, ale często przytrafi się nam to, że one nas zniewalają. I że szukamy czegoś więcej, chcemy mieć więcej, mamy zbędne rzeczy w szafie. Duchu Święty, otwórz nasze serca, nasze oczy, abyśmy zobaczyli to, co jest zbędne, abyśmy to mogli podarować innym potrzebującym. Duchu Święty, prosimy Cię, uwolnij nasze serca od zniewolenia przez alkohol, od zniewolenia przez narkotyki, przez hazard. Uwolnij nasze serca od zniewolenia przez pornografię. O Duchu Święty, uwolnij nasze serca. Duchu Święty, prosimy Cię, uwolnij serca wszystkich tych, którzy są zniewoleni przez zawiść, zazdrość, nienawiść, brak przebaczenia. Uwolnij nasze serca. Duchu Święty, prosimy Cię za wszystkie te osoby, które są zniewolone czy pod władzą złego ducha, którzy są oślepieni, którzy trwają w grzechu, a nie widzą tego. Uwolnij ich serca. Duchu Święty, uwolnij ich. Uwolnij nas. Uwolnij mnie. Gracias, Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Wdzięka Jezus, wdzięka Jezus, wdzięka Jezus, wdzięka Jezus. Dziękuję Jezus, dziękuję Jezus, dziękuję Jezus, dziękuję.
Duchu Święty. Duchu Święty, ofiarowujemy Tobie wszystkie osoby, które są chore na duszy i na ciele. Dotknij ich, Duchu Święty, dotknij ich ból, ich rany, ich serca, ich ciało. Duchu Święty, Ty ich dotknij, Ty ich uzdrów. Duchu Święty, prosimy Cię, udziel nam łaski, abyśmy mogli zaakceptować krzyż, tak jak uczy nas Jezus, abym mógł zaakceptować siebie i innych, abym mógł zaakceptować wszystko to, co jest trudne i bolesne, wszystko to, co jako niezaplanowane weszło do mojego życia. Daj mi łaskę, bym mógł zaakceptować inną osobę, z którą żyję, pracuję, taką, jaką jest. Duchu Święty, dopomóż mi przez moc Twojej łaski, aby we mnie nastąpiło przeistoczenie mojego serca, aby wszystko wyglądało inaczej, aby wszystko było inne. Abym na wszystko patrzył innymi oczami. Duchu Święty, przemień moje serce, przemień moje serce. Panie, prosimy Cię, wzywamy Twoje święte imię i kierujemy do Ciebie, Panie Jezu, nasze modlitwy. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Będziemy odmawiali różaniec, tajemnice chwalebne. Pravoslavno tajstvo, Isus je treći dan uskrsno od mrtvih. The resurrection of Jesus, la resurrezione di Gesù, die Auferstehung Jesu, la resurrection de Gesù. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. O můj Jisuse, oprosti nám naše grěchy. Očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Drugo slavno tajstvo, Isus je uzašao u nebo k Otcu. The ascension of Jesus. L'ascensione di Gesù al cielo. Di Himmelfahrt Jesu. L'ascension di Gesù. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezusie, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Treće slavno tajstvo, silazak Duha Svetoga nad apostola i Mariju. The descent of the Holy Spirit, la discesa dello Spirito Santo, dichiara confite scaldi in gestis, la fusion di Sant'Esprit. Veni, Creator Spiritus, od oggi duša sveti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Četvrto slavno tajstvo, Marija je uznesena dušom i tijelom u nebo. The Assumption of Mary, L'Assunzione di Maria, Die Aufnahme Mariens in den Himmel, L'Assumption de Marie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Peto slavno tajstvo, Marija je okrunjena za kraljicu neba i zemlje. The coronation of the Virgin Mary, l'incoronazione di Maria, di Krönung Mariens im Himmel, le couronnement de Marie. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Dominus vobiscum, Gospodin s vama. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Idite u miru. Andate in pace, let us go in peace, get him in freedom, ale dona pe, podesire pas, iscebu pokojem.